Pragnę serdecznie pogratulować dobrze zrobionych wniosków. Cieszę się, że jesteście Państwo tak aktywni i coraz więcej OSP z terenu powiatu i połutuskiego i makowskiego aplikuje o środki do wojewódzkiego funduszu. Drodzy Państwo, tylko w bieżącym roku na teren Państwa powiatów trafi ponad 500 000 zł w ramach 3 naborów, jakie prowadził wojewódzki fundusz. Termomodernizacja budynków OSP, aktywowanie młodzieżowych drużyn pożarniczych i doposażenie. I w tym roku na doposażenie sfinansowaliśmy Państwu koszty kwalifikowane w wysokości 100%. Jednostki OSP nie musiały dołożyć ani złotówki, aby zakupić niezbędny sprzęt, który jest Państwu potrzebny do ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Cieszę się bardzo, że jest kontynuacja programów, które jeszcze rozpoczynałem, jak byłem ministrem środowiska. Kontynuacja programów wsparcia dla ochotniczych straży pożarnych na różnego rodzaju przedsięwzięcia, albo na termomodernizację budynków, remis, ale też i na zakup sprzętu. Szczególnie tutaj też gratuluję tym, którzy mają w swoim gronie młodzieżowe jednostki, stąd dodatkowe źródło możliwości pozyskania dochodów. Też bardzo ważne jest, że nie tylko dziękujemy strażakom przy okazji świąt świętego Floriana, wtedy wiele osób dziękuję strażakom za zapewnienie bezpieczeństwa nam wszystkim, bezpieczeństwa pożarowego czy bezpieczeństwa zdrowotnego, bo strażacy to nie tylko gaszenie pożarów, ale również udział w akcjach ratowniczych, wypadkach drogowych czy likwidacja skutków klęsk żywiołowych. Ale to podziękowanie jest chyba takie najistotniejsze, bo jest to wymierny efekt tego podziękowania, czyli nie tylko słowem, ale również czynem, środkami finansowymi po to, żeby wszyscy, którzy jadą do jakichkolwiek akcji ratowniczych, czuli się bezpiecznie, z dobrym sprzętem, przy utrzymaniem samochodu w dobrych remizach. Na pewno ta praca ofiarna, pełna poświęcenia społeczna będzie bezpieczna i tutaj chodzi o to, aby to bezpieczeństwo zapewnić. Życzę, aby wszystkie środki finansowe, które pozyskujecie z różnych programów, dobrze służyły budowaniu jednostek i przede wszystkim budowaniu bezpieczeństwa mieszkańców. Chciałbym podziękować tutaj w imieniu samorządów, w imieniu wszystkich ochotniczych straży pożarnych za tą dbałość o bezpieczeństwo strażaków, którzy biorą udział w akcjach, za to, że te obiekty, remis, garaży, zaopatrzenie sprzętowe zmieniło się diametralnie w ciągu ostatnich lat. To jest ta tak zwana dobra zmiana. Opozycji to się bardzo nie podoba. Ta zmiana, która nastąpiła jakościowo w ciągu 8 ostatnich lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, gdzie naprawdę są zadbane jednostki ochotniczych straży pożarnych, ale też i samorządy. Samorządy o takich pieniądzach kiedyś to mogły tylko sobie pomarzyć. Środki, które w tej chwili wpływają do samorządów na inwestycje różne, nie tylko związane z funkcjonowaniem straży pożarnych, ale też i środki, które służą poprawie jakości życia naszych mieszkańców, są środkami naprawdę olbrzymimi. W dniu dzisiejszym nasza jednostka otrzymała wsparcie na doposażenie młodzieżowej drużyny pożarniczej, która działa przy naszej jednostce. Na dzień dzisiejszy liczba członków naszej drużyny to jest 30 młodzieżowych druków. Młodzieżowa drużyna pożarnicza w naszej jednostce przede wszystkim zdobywa wiedzę pożarniczą, uczy się aspektów z zakresu udzielania pierwszej pomocy, przy czym dobrze się bawiąc i myślę, że miło spędzając czas. I przede wszystkim widoczny jest sprzęt, który kupujemy, wyposażenie naszej jednostki, wyposażenie samochodu, ochrony osobistej strażaków, sprzęt pomocniczy, także bardzo pozytywnie wpływa na rozwój jednostki. Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 20 000 zł, które przeznaczymy na zakup sprzętu do naszej jednostki. Sprzęt ochrony osobistej oraz odcinki wężowe wraz z prądownicą, plus do tego piła ratownicza. Tak sprzęt wpłynie na jakość naszych prowadzonych działań oraz na bezpieczeństwo druhów podczas działań ratowniczo-gaśniczych.